ale cisza. Będziemy czytali Słowo Boże. Tak sobie pomyślałem, jak śpiewaliśmy tutaj jedną z pieśni, tam jest taka fraza: krzyczę z radości, nadstawiałem uszu, żadnych krzyków nie było. Czy my naprawdę mamy radość z tego, że należymy do Jezusa Chrystusa? A to jeden ma radość. To skoro mamy taką radość, no to powiedzmy głośno, wykrzyczmy to amen. Amen. Nie, no. Czy mamy radość z tego, że należymy do Jezusa? Amen. No pewnie jakbym jeszcze z 5 razy zachęcił, to coś by z tego było. Ale słuchajcie, jak przychodzimy na zgromadzenie, to chciałem powiedzieć, że to nie jest pogrzeb. Ja byłem na takim pogrzebie, że naprawdę był czad. Nie wiem, czy ktoś pamięta z naszych, bo to było na pogrzebie Bożenki Krzyżowskiej. Nie wiem, czy ktoś był wtedy z was. To ludzie ze świata trochę dziwnie się zachowywali, bo nie wiedzieli, o co chodzi. Nie mogę powiedzieć, że była radość, ale po prostu naprawdę nasz zbór wtedy zademonstrował prawdziwą, żywą wiarę. I to było niezwykłe. Ale dzisiaj, a propos wiary właśnie, zaczniemy od tekstu z drugiego listu do Koryntian. Jeżeli ktoś wczoraj miał okazję oglądać wieczorne nabożeństwo, to będzie to swego rodzaju kontynuacja. Te pierwsze kilka wersetów to będzie kontynuacja tego, o czym wczoraj wieczorem mówiliśmy. 4 rozdział 2 listu do Koryntian i 1-6 wersetów przeczytamy. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona, z miłosierdzia nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł: z ciemności niech światło i zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Wszystko, co mamy, wszystko, czym dzielimy się z innymi ludźmi, zostało nam, jak mówi Biblia, poruczone przez Boga, darowane przez Boga. Można powiedzieć, że dostaliśmy pewien depozyt, którym powinniśmy się dzielić ze wszystkimi, których Bóg stawia na drodze naszego życia. Nie ma żadnego powodu, abyśmy upadali na duchu. Żadnego powodu. Jeśli sięgniemy do wersetów poprzednich, nie będę się powtarzał, tylko jedną rzecz powiem. Duch Święty wypisał na tablicach naszych serc Ewangelię. Ta Ewangelia to jest ogromna różnica w stosunku do tego, co Żydzi posiadali jako depozyt, czyli to, co zostało spisane na tablicach kamiennych i to, co spisane zostało atramentem. Duch Święty wpisał to w nasze serca, a więc nie ma powodu, aby upadać na duchu, bo to nie jest coś, co jest poza nami, ale to jest coś, co jest w nas. Ewangelia jest w nas.
Boże Słowo mieszka w nas. Ono mieszka w nas oczywiście wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa. Oczywiście wtedy, kiedy narodziliśmy się na nowo. I oczywiście wtedy, kiedy pozwalamy na to, aby Duch Święty nas objął w posiadanie do tego stopnia, że staliśmy się świątynią samego Boga. Wtedy nie ma powodu, żeby upadać na duchu. Drugi werset mówi, że my wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Co ludzie ukrywają? Ludzie ukrywają swoje grzechy, swoje przestępstwa. Ludzie ukrywają kłamstwa w swoim życiu, oszustwo. Ukrywają, bo się wstydzą tego. A Biblia mówi, że co myśmy z tym zrobili? Myśmy się tego wyrzekli. To nie jest obecne w naszym życiu. Człowiek wierzący to nie jest człowiek, który się wstydzi swojego postępowania. My jesteśmy jak napisany list do ludzi. Każdy może nas czytać. Wcześniej o tym mogliśmy przeczytać. Proszę bardzo, 3 rozdział, 2 werset. Jesteśmy listem, który został zapisany. Zapisany przez samego Ducha Świętego, ale też zapisanym przez ludzi, którzy nam głosili Ewangelię. Nie mamy nic do ukrycia. Wierzący człowiek jest przezroczysty. Kiedy ktoś patrzy na niego, nie widzi cienia, nie widzi mroku, nie widzi ciemności. Oczywiście nie mówię o tym, że wierzący ludzie najbardziej intymne rzeczy muszą wynosić na zewnątrz. Nie o tym mówię. Natomiast mówię o tym, że nasze postępowanie, nasza wiara, nasze świadectwo muszą być publiczne. My musimy być widoczni, my musimy pokazywać, kim jesteśmy, aby inni mogli czytać list zbawienia dla swojego życia. Nie mamy nic do ukrycia. Ukrywają coś ludzie grzeszni. Przestępcy mają coś do ukrycia, ale wierzący człowiek niczego nie ma do ukrycia. Więc jeżeli ukrywasz coś przed braćmi i siostrami i wstydzisz się tego, to znaczy, że masz do czynienia z grzechem. Masz do czynienia z czymś, co Biblia mówi, że powinno być już na zewnątrz. Powinnaś się tego wyrzec, bo to nie jest naszym działem. Naszym działem jest święte życie, a nie cokolwiek, co sprawia, że musimy się tego wstydzić. Dalej jest napisane, że my nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego. Co to znaczy? To znaczy, że my nie głosimy swojej własnej Ewangelii, ale głosimy Ewangelię Jezusa Chrystusa. Głosimy Słowo Boże, które każdy może sprawdzić, zweryfikować z tym, co zostało zapisane. Nie mamy zamiarów, aby kogoś więzić przez Słowo. Nie jesteśmy manipulatorami. Nie jesteśmy oszustami, którzy pragną człowieka wprowadzić w niewolę, zakuć w kajdany religii. Nie. Nie mamy nic takiego na myśli. Nie mamy, bo nie chcemy mieć, bo to, co Bóg w nas zrobił, jest czyste i święte. A więc nie fałszujemy Bożego Słowa. My nie mamy prawa go fałszować, ponieważ każdy, kto chce, może zweryfikować każdą naszą wypowiedź, zweryfikować każde nasze poselstwo, każde kazanie, każde świadectwo. Wszystko musi być w świetle. My polecamy siebie innym ludziom poprzez co? Poprzez składanie dowodu prawdy. To jest zapisany dowód prawdy. A my jesteśmy chodzącym, można powiedzieć, mobilnym dowodem prawdy. Jeśli ktoś patrzy na moje życie, słucha tego, co mówię, widzi moje zachowanie, słyszy moje słowa,
to co? Słyszy Ewangelię, widzi Ewangelię i weryfikuje sobie tę Ewangelię ze Słowem Bożym. Chrześcijanin nie jest człowiekiem, który żyje w dwóch światach. Bardzo wielu ludzi chce tak żyć. Nawet ci, którzy siebie uważają za chrześcijan, często chcą tak żyć w dwóch światach. I ukrywają przed braćmi i siostrami to, że żyją jedną nogą w świecie. Nie mówią o tym głośno. Dlaczego? Dlaczego nie mówią? Bo się wstydzą. Dlaczego się wstydzą? Bo się nie wyrzekli tego. A Duch Święty im mówi, że to jest niewłaściwe. Że tak nie żyją ludzie, którzy oddali swoje życie Chrystusowi. Dzisiaj tutaj dzieciaki miały na początku zajęcia, w których chodziło o to, żeby nauczyły się naśladować swojego Zbawiciela. Uczeń Jezusa Chrystusa to jest ktoś, kto się uczy naśladować. To jest taka prawda, o której wszyscy wiedzą, ale na którą niewielu ludzi zwraca uwagę. Jeżeli czytamy słowa Jezusa, jeżeli widzimy Jego sposoby na realizację tego, co mówi, jeżeli czytamy o tym, jak On traktował ludzi, jak z nimi rozmawiał, to możemy się nauczyć dokładnie tego samego. Mamy się tego nauczyć, dlatego że jesteśmy uczniami. Wielu chrześcijan lekceważy Słowo Boże. Lekceważymy zapisane Słowo Boże, a cóż będziemy wchodzili w szczegóły? Jeśli nie wejdziesz w szczegóły, jeśli nie zrozumiesz poselstwa Chrystusowego, to nigdy się w duchu nie rozwiniesz. Nigdy nie staniesz się tym listem, który Bóg wyśle do innych ludzi. Tak, nauczysz się żyć sobie i tylko sobie. Nie rozstrzygam kwestii zbawienia. Nie moja to rzecz, żeby mówić, kto będzie, a kto nie będzie zbawiony. Ale jeśli mamy być, przeczytam to, wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Każdy człowiek, który żyje na tej ziemi, którego spotykam na swojej drodze, ma prawo czytać ten list, którym jestem. Nikt z nas nie ma prawa ukrywać tego, kim jest. Bo nie należymy do siebie samych, a należymy do Jezusa. Jesteśmy Jego własnością. Rafał mówił w słowie wstępnym o Jeftę i o jego przysiędze. Mówił o tym, że, a właściwie Biblia mówi o tym, że Jeftę złożył takie przyrzeczenie Bogu, że jeśli zwycięży w bitwie, a wyjdzie na jego spotkanie cokolwiek z jego domu, to on to złoży w ofierze. Mamy do czynienia z czasami Starego Przymierza. Ale Jeftę poważnie potraktował swoje słowa, bo wiedział, że dotrzymuje się przysiąg, które składa się Bogu. I wyszła jego córka, jego jedyna córka, jego jedyne dziecko. I złożył ją w ofierze. Ja wiem, że wielu ludzi teraz zapyta, no ale jak to Bóg? Nie zareagował na to? Jak to nie zareagował? Komu złożył Jeftę swoje dziecko w ofierze? Bogu. A Bóg przyjął tę ofiarę. Tej dziewczynie nic się nie stało. Tak, ona już nie żyje. Już wtedy fizycznie nie żyła. Ale należała do Boga. Nikt z nas nie należy do siebie. Należymy do Chrystusa. Jesteśmy Jego własnością, a wiecie dlaczego? Bo On swoją krwią nas kupił dla siebie. Jesteśmy Mu winni swoje życie, więc nikt z nas nie ma prawa ukrywać tego, kim jest. Nikt z nas nie ma prawa mówić, że On nie zna Pana.
jesteśmy własnością Zbawiciela. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, to jest zasłonięta dla tych, którzy giną. Jeśli sięgniemy kilkanaście wersetów wstecz, zrozumiemy bardzo dobrze, jakie jest przesłanie tego wersetu. Paweł apostoł pisze do Koryntian, ponieważ Koryntianie byli w sytuacji, w której musieli gdzieś oderwać się ostatecznie od prawa i pójść drogą Ewangelii. Oderwać się od religii po to, żeby żyć w Ewangelii. Słuchajcie, to jest niesamowicie ważna sprawa. Dlaczego wielu ludzi kuleje na jedną nogę czy na dwie nogi? Bo nigdy nie zerwali z religią. Nigdy. Wielu ludzi wyszło z religii, ale religia nie wyszła z nich. Bo religia jest tu i jest w duchu. Dlatego jest tak ważne, żeby znać Boże Słowo, znać je w szczegółach. Dlatego, że my się uczymy. My się dowiadujemy z Bożego Słowa, jakie mamy bogactwo. I jeśli wiemy, co mamy, to nie sięgamy po byle co. Kto miał zasłonięte oczy? O czym tutaj jest mowa? Kontekst jest jasny. Ludzie Starego Przymierza mieli zamknięte, zasłonięte oczy. Takie jest przesłanie, które Paweł kieruje do Koryntian. Wcześniej czytamy, że kiedy Mojżesz spotykał się z Bogiem, jego oblicze jaśniało i żeby ludzie mogli z nim rozmawiać, to musiał przysłaniać swoje oblicze. I kontynuując to, Paweł mówi, i do dzisiaj ci ludzie mają zamknięte oczy, kiedy czytają Mojżesza. Nie rozumieją, co czytają, bo to można tylko czytać przez Chrystusa. Jeżeli nie masz pewności nie tylko zbawienia, ale pewności akceptacji przez Boga, jeżeli nie masz poczucia własnej wartości, jeżeli nie szanujesz siebie, nie kochasz siebie, to nie poznałeś Ewangelii. Bo Ewangelia właśnie o tym mówi, że Bóg cię zaakceptował, że Bóg cię pokochał, że Bóg zapłacił ciebie niewyobrażalnie wysoką cenę, że Bóg ma ciebie teraz na własność. Ty nic nie musisz już dla Boga robić. Nie musisz mu się podobać. Nie musisz chcieć coś zrobić dla Niego, bo nic dla Niego nigdy nie zrobiłeś i zrobić nie możesz. Skąd masz o tym wiedzieć, jeżeli nie studiujesz Bożego Słowa? Jeżeli to Słowo nie zaczyna w tobie żyć? Jeżeli to Słowo nie zaczyna przejmować kolejnych, można powiedzieć, obszarów twojego serca, twojego ducha, twojego umysłu, skąd masz o tym wiedzieć? Jednym z elementów, ważnych elementów tego, że nie dotarła do ciebie cała Ewangelia, jest to, że boisz się ludzi. Nie możesz się bać ludzi. Bój się Boga, ale nie ludzi. Nie możesz się bać ludzi. Jeżeli boisz się ludzi, to masz zasłonięte oczy. Nie widzisz tego, co Bóg dla ciebie zrobił. Nie widzisz tego, jak Bóg bardzo cię kocha. Jak możesz później powiedzieć, że jesteś dziedzicem Królestwa Bożego? Jak możesz powiedzieć, że Bóg kocha cię takiego, taką, jaka jesteś? Nie możesz tego powiedzieć, bo masz wątpliwości. Cóż może mi uczynić człowiek, mówi Słowo Boże? Cóż może mi człowiek uczynić? Tak, może mnie zabić i to wszystko, co może mi zrobić. Ale co może Bóg dla mnie zrobić? Ot, czy wiesz, co Bóg może dla ciebie zrobić? Czy wiesz, kim możesz być w Chrystusie? Jak masz zasłonięte oczy, nie wiesz tego. Czy Żydzi nie znali Boga? Czy nie modlili się do Boga? Czy nie składali Bogu ofiar? Przecież robili to przez prawie 1300 lat.
A jaki był efekt tego, co robili? Zamordowali swojego Mesjasza. Nie uwierzyli Bogu. Oni nie uwierzyli Bogu, nie uwierzyli, że Bóg ma dla nich to, o czym mówił Chrystus. A Chrystus, kiedy z nimi rozmawiał, czytamy to w Ewangelii Jana, mówi, całe Pismo o mnie mówi, Mojżesz o mnie pisze. Nie rozumiecie tego? Nie widzicie tego? Tak, oni nie widzieli, mieli zasłonę na oczach. Dlaczego? Może inaczej. Z jednej strony widzimy, że zasłona jest przeszkodą, ale czy wiecie, że wielu ludzi, naprawdę wielu ludzi chce mieć zasłonę na oczach, bo się czują bezpiecznie, bo mają poczucie bezpieczeństwa, mają poczucie pewnego incognito. To jak mam być listem, który każdy może czytać, skoro mam być zasłoniętym listem, w kopercie listem? Skoro mam być takim listem, który na wiarę ktoś musi przyjąć, że jest zgodny z tym, czego uczy Słowo Boże. Nie tego uczy nas Biblia. Nie tego uczy nas Biblia. Powtórzę, mamy być listem znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi. No ale jak ludzie się dowiedzą, jaki jestem? A co się mogą o mnie dowiedzieć? Co mogą się ludzie o mnie dowiedzieć? Nie kradnę. Nie cudzołożę. Nie oszukuję. To czego się mogą o mnie dowiedzieć? Że co, że jem ogórki z majonezem? No jem. I co? To wstyd jakiś? Lubię, to jem. Biały ser jem z majonezem. Lubię, to jem. To nie jest powód do wstydu. To są moje upodobania kulinarne. Mam do nich prawo. Ale mógłbym się wstydzić, gdybym kradł. Ale tego się wyrzekłem. Mógłbym się wstydzić, kiedybym cudzołożył, ale tego się wyrzekłem. Mógłbym się wstydzić, gdybym kłamał, ale tego się wyrzekłem. To czego mam się wstydzić? Dlaczego ludzie nie mogą mnie czytać? Dlaczego mam być nieprzezroczysty? Z jakiego powodu? Że mnie zabiją? A niech mnie zabiją. Biblia mówi, że jeśli mnie zabiją, to krew moja, krew męczennika przyniesie taki owoc, że będą żałowali, że mnie zabili. Bo zamiast jednego cyrikasa będą mieli 100 cyrikasów. A wtedy sobie już nie poradzą. Nie bój się. Biblia mówi, nie bój się i nie lękaj się, bo Bóg jest z tobą. Nie bój się, nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Ewangelia jest zasłonięta dla tych, którzy giną. Dla tych, którzy giną. Jeśli sięgniemy do greki, nie chcę się nad tym rozwodzić, tylko powiem o jednej rzeczy. Etymologia tego wyrazu wskazuje, że lepszym tłumaczeniem byłoby w tym miejscu taki zapis. Jeszcze jest zasłonięta. Jeszcze jest zasłonięta. Co to znaczy? To znaczy, że każdy, kto słucha, ma szansę usłyszeć. To nie jest tak, że Bóg pewnych ludzi przeznaczył, jak niektórzy chcą, na potępienie. Nieprawda. Nie znajdujemy w Biblii nigdzie takiego potwierdzenia. Co cechuje ludzi, którzy mają zamknięte oczy? W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących. Niewierzący umysł. To jest cechą charakterystyczną ludzi, którzy mają zasłonięte oczy na pełną Ewangelię. Niewierzący umysł. Czy człowiek wierzący może mieć niewierzący umysł? Dziwne pytanie, prawda? Ale skoro Biblia mówi, że nasze umysły mają ulec przemianie, to znaczy, że może być tak,
że uwierzyłeś Jezusowi, ale twój umysł nie uwierzył. Twój umysł tkwi tu, w tym świecie. Przykład. Wiara w Jezusie Chrystusie sprawia, że Bóg oczekuje od nas, że my całkowicie Mu zaufamy, na przykład w sprawach finansowych. Ale wielu chrześcijan mówi, nie, my musimy zadbać o siebie. My musimy zadbać o siebie. Pracują po 14 godzin na dobę. Iluż ludzi, wierzących ludzi, wyjeżdżało z Polski na zachód. Każdemu zadawałem pytanie, z jakiego powodu tam jedziesz? No różne były odpowiedzi, ale nikt nie chciał powiedzieć prawdy. Dopiero ja im mówiłem prawdę. Ty tam jedziesz po pieniądze. No tak. Wielu z nich wróciło. Wiecie co? Tylko jeden wrócił wierzący. No przepraszam, ostatnimi czasy się pojawiła druga osoba jeszcze wierząca. A dziesiątki ich znam. Osobiście. Ludzie, którzy byli przygotowywani na pastorów, byli starszymi w swoich zborach, wracali niewierzący. Dlaczego? Co się stało? Bo ich umysł nie uległ przemianie, a umysł kształtuje nas. To, o czym myślimy, sprawia, że tym jesteśmy. Jeżeli mój umysł o mnie mówi, że jestem dziedzicem Królestwa Bożego, to ja to kupuję. Ale jeśli mój umysł mi mówi, słuchaj, nie przejmuj się aż tak bardzo tymi szczegółami i zacznij o siebie dbać, to jestem tym właśnie dbającym o siebie. Dokładnie tak. To jest tylko jeden przykład. A w zasadzie całe życie składa się z takich sytuacji, z takich historii. Czy mam niewierzący umysł? Jeśli mam niewierzący umysł, to moje oczy są ślepe. Tak, mogę tak jak Żydzi modlić się. Mogę tak jak Żydzi odbywać pielgrzymki. Mogę tak jak Żydzi mieć swoje własne, czytać je, zastanawiać się nad nim. Mogę tak jak Żydzi chodzić do świątyni, czyli w tym przypadku do zboru. To wszystko nie wyklucza faktu, że moje oczy są zasłonięte na Ewangelię, a mój umysł jest niewierzący. Jaki jest więc mój umysł? Co dzieje się z moim umysłem? Co dzieje się w moim umyśle? Pamiętajcie, że Bóg zna nasze myśli. My nie rozumiemy wielu rzeczy, które w Biblii Bóg czyni. A nie rozumiemy dlatego, że nie bierzemy pod uwagę, że Bóg zna myśli człowieka i Bóg wie, co należy zrobić. A my bardzo humanitarnie z zewnątrz patrzymy na pewne rzeczy. W Sodomie i Gomorze było mnóstwo dzieci. Wszystkie zginęły wtedy, kiedy przyszła katastrofa. Wszystkie. Jak Biblia mówi, bez udziału ludzkiej ręki to się stało. Bóg to uczynił. Dlaczego te dzieci zginęły? Co winne były dzieci? Ale pamiętacie historię Lota? I tych dwóch wysłanników, którzy się u niego zatrzymali? Co Biblia nam mówi? Że przyszli wieczorem pod drzwi Lota mieszkańcy Sodomy. Od najmłodszego do najstarszego. I wszyscy chcieli uprawiać homoseksualizm. Od najmłodszego do najstarszego. Tak mówi Biblia. Nie bierzemy pod uwagę, że te młode umysły były przeżarte już. Były, jak to można powiedzieć nowocześnie, niereformowalne. Były skupione na grzechu, przeżarte przez grzech. Wielu ludzi zarzuca Bogu, że Bóg tam dokonał rzezi. Nie, Bóg nie dokonał rzezi. Bóg po prostu wylał sprawiedliwość. I tyle.
i również te dzieci zginęły, które również miały umysły przeżarte przez grzech. Bóg tego świata zaślepia umysły ludzi po co? Aby światło Ewangelii o chwale Chrystusa nie świeciło, nie przyszło do ludzkiego serca. Co sprawia, że człowiek jest wolny? Tylko jedno. Prawda. Prawda. Taki drastyczny przykład wam podam. Ludzie, którzy chorują na raka i są w niepewności, nie wiedzą, czy umrą, nie umrą, czy wyjdą z tej choroby, czy nie wyjdą z tej choroby, są zniewoleni. O niczym innym nie myślą. Ale kiedy stają przed diagnozą, która mówi, proszę Pana, proszę Pani, my Pani już nie możemy pomóc, my Panu nie możemy pomóc. To z jednej strony jest to tragedia, ale wiecie, z drugiej strony to jest wolność, bo człowiek wie, na czym stoi. Może uporządkować swoje życie. Może ze swoim życiem zrobić wszystko wtedy. Nie łudzi się. Nie żyje w oszustwie. Chodzi w prawdzie. To jest drastyczny przykład. Ale jeżeli sięgniemy do przeciętnego człowieka, to zapytamy go, czy jest wolny. To ludzie różne odpowiedzi dają. Ale prawie nikt nie odpowie, że jest wolny. Dlatego, że są zniewoleni różnymi rzeczami. Co to za wolność, powiedzmy, skoro ja muszę pracować po 12 godzin na dobę? Słusznie. To prawie niewolnictwo. Co to za wolność, kiedy większość moich pieniędzy idzie na utrzymanie domu? Na nic mi nie stać. Prawda. I można mnożyć tych przykładów. Czym jest prawda w takim razie, która prowadzi człowieka do wolności? Pytanie nie brzmi czym, ale kim. Jezus powiedział, ja jestem prawda. I zobaczcie, co tutaj jest napisane. Bóg tego świata zaślepia oczy. Sprawia, że mamy nieprzemieniony, niewierzący umysł. Po co? Żeby światło Ewangelii o chwale Chrystusa nie zaświeciło nam. Jeśli poznamy Chrystusa, poznamy prawdę. Człowiek, który poznaje Chrystusa i poznaje prawdę, nie lęka się śmierci. Nie lęka się śmierci. Największy strach, jaki towarzyszy ludziom, to jest strach przed śmiercią. Ludzie boją się śmierci. Boją się umierać. Jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie, nie boisz się śmierci. Wierzysz, że przeszedłeś ze śmierci do życia, bo wierzysz Jezusowi Chrystusowi. Twój umysł wszystko to przyjmuje. Zastanawia się, szuka odpowiedzi w Bożym Słowie i co chwilę znajduje nowe perły, które niesamowicie budują jego życie, podbudowują go duchowo i psychicznie. Jest ważne, co czytamy w Biblii. Jest ważne, jak poznajemy Biblię. Są ważne wszystkie szczegóły. Kobiety wiedzą, że mogą mieć piękny sznur pereł, ale nigdy go nie ubiorą, jak nie będzie jednego drobnego elementu, tego zapięcia, które pozwala, że perły wiszą na szyi. Co z tego, że masz perły? To byś chodziła i pokazywała, że masz perły? Przecież nie o to chodzi, żeby je mieć w rękach, tylko żeby mieć na sobie. A to jest drobny element. To jest drobna rzecz, wydawałoby się nieistotna. Ale jakże istotna, żeby perły mogły błyszczeć.
Jeżeli nie czytasz Słowa Bożego, nie studiujesz Go, nie pochylasz się nad Nim, nie zadajesz pytań, to jak światło ma przyjść do twojego życia? Jak strach ma odejść z twojego życia? Jak masz mieć serce, które każdy człowiek, którego spotkasz, ma prawo przeczytać jak otwarty list? Przecież to jest list, który Bóg napisał do innych ludzi. Czasami się zastanawiają ludzie, jak zrobić ewangelizację, a po co? Wyjdź na ulicę z otwartym sercem zapisanym przez Boga. Nie kryj tego, kim jesteś. A zobaczysz, jak wielu ludzi będzie zbawionych. Ludzie sami cię będą pytali, co z tobą jest? Dlaczego jesteś takim człowiekiem? Ale nie zrobisz tego, aż nie przemieniony umysł. Bo się boisz ludzi, bo się boisz ich reakcji, bo nie wiesz, kim jesteś w Chrystusie. Nie wiesz, że jesteś perłą. Nie wiesz, że jesteś kimś, za którego Chrystus oddał swoje życie. Nie wierzysz to. Twój umysł to przyjmuje, ale twój duch nie wierzy. Tam, gdzie zaświeciło światło Chrystusa, tam, gdzie ludzie poznali pełnię Chrystusa, tam się zawsze działy cuda. Zawsze. Jedna z moich ulubionych postaci Kościoła to Jim Elliot. Nie wiem, czy ktoś kojarzy takiego człowieka. Człowiek, który zginął w 50-tych latach w Amazonii. Jako 29-letni mężczyzna, 29-letni mąż i ojciec dziecka, które jeszcze się nie narodziło, bo dziecko narodziło się po jego śmierci. I wielu ludzi po jego śmierci powiedziało i napisało, bezsensowna ta ofiara. Komu to coś dało? Ale oni nie rozumieli tego, co ten człowiek rozumiał. Ten człowiek rozumiał Ewangelię tak, jak ona została przedstawiona, tak, jak została napisana. Między innymi powiedział, czy jest warto dbać i troszczyć się o to, co i tak muszę stracić. Mówił o swoim życiu. Rok po jego śmierci jego żona pojechała do tych morderców. Z tym małym dzieckiem, które się narodziło paromiesięcznym, to jest dopiero niepoważne, z dzieckiem do puszczy. I kiedy ci ludzie zorientowali się, z kim mają do czynienia, nawrócili się, nawracali się setkami. Dlatego, że uwierzyli, że ten człowiek miał dla nich coś, czego oni nie zrozumieli, bo mieli zasłonięte oczy. Ale w tej kobiecie Bóg odsłonił ich oczy. Przecież ona mogła zrobić wiele rzeczy. Mogła żyć spokojnie, mogła w glorii swojego męża, męczennika chodzić do końca swojego życia. Pewnie byłaby zapraszana w wiele miejsc, mogłaby mówić o swoim mężu, miałaby z czego żyć. Ale jak ktoś zna jej życie, a można o tym sporo przeczytać, to ona wybrała trudne życie, życie w puszczy. Życie w warunkach, w których wielu z nas, pewnie łącznie ze mną, poleglibyśmy. Ale tak się dzieje wtedy, kiedy światło Ewangelii świeci mocno w życiu człowieka, kiedy światło Chrystusa świeci mocno w życiu człowieka. Jeżeli ci nie zaświeci to światło, zmarnujesz swoje życie. Zmarnujesz swoje życie. Nic nie pomoże. Zmarnujesz swoje życie. Piąty werset mówi, że nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa. O tym trzeba zawsze pamiętać. Nie chodzi o to, żebyśmy się spinali i starali się być kimś nadzwyczajnym. Nie. Ludzie, światło Ewangelii, które przychodzi do życia, mówi, jesteś nadzwyczajny, bo jesteś święty. Jesteś dziedzicem królestwa. Co jeszcze muszę zrobić, żeby być nadzwyczajny? Co mógłbym zrobić jeszcze?
Nic nie mogę zrobić, bo wszystko zostało zrobione. Dlatego kiedy jestem nadzwyczajny, kiedy jestem święty, to nie głoszę siebie, bo wiem, że nie sam z siebie to wszystko mam. Nie sam z siebie jestem takim człowiekiem. Ale to Chrystus we mnie sprawił. To On się nade mną zlitował. To On okazał mi łaskę. To On jest dla mnie życzliwy. I Jego głoszę, o Nim mówię. Chrystusem się dzielę ze wszystkimi. Dlaczego mam o tym nie mówić, skoro to jest największe szczęście, jakie spotkało mnie w życiu? Jesteśmy tylko sługami. Zobaczcie, tu jest napisane dla was. Dla was. A więc każdy z nas stając wobec każdego człowieka może powiedzieć, ja jestem listem, który Bóg napisał we mnie do ciebie. Ja jestem sługą twoim dla ciebie. Nie służę samemu sobie, ale służę mojemu Bogu. A dlaczego to wszystko się dzieje? Dlatego, że Bóg powiedział, z ciemności niech światło i zaświeci. Była kiedyś taka historia, nie pamiętam już nazwiska, w Austrii się to działo. Przez długie lata młoda kobieta była więziona w piwnicy. Nie widziała światła. I kiedy wreszcie, już tak skracam tą historię, znalazło się na zewnątrz, tamten człowiek, który dopuścił się tego wszystkiego, został aresztowany, osądzony, siedzi w więzieniu po dziś dzień. Ta kobieta nie była w stanie napatrzeć się na to, co widzą nasze oczy. Nie była w stanie. Wszystko było nieprawdopodobne. Wszystko było piękne, wszystko było nadzwyczajne. My omiatamy wzrokiem wiele rzeczy i nawet nie zatrzymujemy swoich oczu na wielu rzeczach. Ja przez całe życie mieszkałem w bloku, a kiedy zamieszkaliśmy w domu, to się przekonałem, że nie tylko rośnie taki krzew, który mi przed oczami rósł, ale że rośnie wiele innych krzewów, wiele innych drzew. Przekonałem się, że nie tylko wróble latają po bielsku, ale nie tylko gołębie, ale jeszcze mnóstwo innych niesamowitych ptaków, niektóre przepiękne, kolorowe, niektóre, no nie wiem, czy na złość, czy po to, żeby pokazać mi, jak świat wygląda, zamieszkały nawet w naszym domu i w okolicach naszego domu. Są przepiękne. Nigdy nie widziałem takich. Jeżeli zaświeci nam światło Ewangelii, zaczynamy widzieć rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. Zaczynamy je widzieć na zewnątrz i zaczynamy je widzieć w sobie. Zaczynamy rozumieć, że to, czym do tej pory żyliśmy, to była ułuda. No powiedz człowiekowi, który chodzi w ciemności, jak pięknie wygląda słońce. On nawet się może spiąć. On nawet może powiedzieć, wierzę, że jest słońce, ale on nic nie wie o słońcu. Co on może powiedzieć o słońcu? On może powiedzieć, głośno wyznać, wierzę, że słońce istnieje. I co z tego? Wielu ludzi uprawia religię i mówią, wierzymy, że Jezus nas kocha. Ale co z tego? Doświadczyłeś tej miłości? Przekonałeś się o tej miłości? Czy kiedykolwiek Jezus dotknął twojego życia? Nawet nie wiecie, kochani, jak wielu ludzi nie może tego powiedzieć. Jak wielu chrześcijan nie może powiedzieć, że Jezus dotknął ich życia. Jak wielu ludzi uważających się za chrześcijan nie może powiedzieć, że mieli cokolwiek wspólnego z Jezusem. A przecież to często są naprawdę wspaniali ludzie. Gorliwi, oddani. Ale ślepi. Nie widzą. Nie słyszą. Z ciemności niech
światło zaświeci. W ten sposób Bóg rozświetlił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Boże Słowo mówi tak, że kiedy czytamy Stare Przymierze, to zrozumiemy je tylko wtedy, kiedy czytamy je przez Chrystusa. Jeżeli usuniemy z Biblii Chrystusa, Biblia jest bez sensu, możemy wyrzucić. Biblia bez Chrystusa nie istnieje. Ale jeżeli czytamy Biblię bez Chrystusa, to jej nie rozumiemy. Nie mamy pojęcia, co czytamy. I dochodzimy do złych wniosków. Często do głupich wniosków dochodzimy. I mówimy, nie, ale ja nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, czemu Bóg tak postąpił. Nie wiem, czemu Bóg tak robi. Nie wiem, czemu Bóg tak mówi. O co chodzi w tym wszystkim? Wiecie, niektórzy ludzie doszli do tego, że Jahwe to nie jest żaden Bóg. Bo Bóg jest dobry i Bóg nie czyni zła. Nie zabija ludzi na przykład. I głoszą, że Jahwe to jest upadły demon. Bo to jest jedyny sposób, w jaki mogą sobie wyjaśnić to, co zapisano w Starym Przymierzu. Nawet mówią, że Jahwe, ten demon zły, zabił Jezusa na krzyżu. Niczego nie rozumieją, bo bez Jezusa nie da się zrozumieć Słowa Bożego. Bez Jezusa nie zrozumiesz swojego życia, nie zrozumiesz, czego Bóg chce od twojego życia. Dlatego, że to Jezus cię stworzył. Skąd my to wiemy? Z Biblii to wiemy. Bóg wszystko stworzył swoim słowem, ale człowieka ulepił. Kto lepił człowieka? Bóg jest duchem. Jeśli ktoś powie, że on to robił słowem, nie, 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 Biblia mówi, że on lepił. Lepił. Kto ma ręce? Jezus. To Jezus cię ulepił, Jezus cię stworzył. Pamiętacie tego człowieka z Ewangelii, który nie widział? Przyszedł do niego. Co Jezus zrobił? Dlaczego nie dotknął jego oka jednego, drugiego? Dlaczego nie powiedział do niego? Splunął na ziemię. Zrobił błoto. Przyłożył mu na oczy. Co on zrobił takiego? Przedstawił się. On się po prostu przedstawił. Powiedział, to ja jestem, który cię stworzyłem. Teraz kończę swoją pracę. Kończę swoją pracę. Jesteś moim dziełem. Jeżeli nie rozumiesz Jezusa, nie znasz Jezusa, nie doświadczasz bliskości Jezusa w swoim życiu, niczego nie wiesz o swoim życiu. Ranisz siebie i ranisz wielu innych ludzi wokół. Bo nie wiesz. Nie wiesz nic o tym, co Jezus ma dla ciebie. To ty jesteś panem swojego życia. To ty decydujesz o tym, co jest dobre, co jest złe. Oczywiście powołujesz się na Biblię. A czy Żydzi tego nie robili? Czy Żydzi nie powoływali się na Słowo Boże? Oni nawet Mesjaszowi mówili, że Słowo Boże go oskarża. To jest szczyt bezczelności. Musisz znać Jezusa. Musisz się narodzić na nowo z wody i z ducha i stać się uczniem Jezusa Chrystusa. Nic dobrego w twoim życiu się nie przydarzy, jeżeli nie pójdziesz tą drogą. Jan apostoł w swoim liście powiada, że jeśli ktoś należy do Chrystusa, nie ma w nim lęku, nie ma w nim strachu. Dlaczego? Bo poznał miłość. Miłość, która oddała za niego swoje życie. Czego mam się lękać? Człowieka mam się lękać? Diabła mam się lękać? Piekła mam się lękać? Przecież to wszystko zostało pokonane. Jestem zwycięzcą w Chrystusie. Cokolwiek teraz myślisz,
Czy ci się to podoba, co, czy mówię, czy nie? To nie ma żadnego znaczenia. Zastanów się. Pomyśl, czy jest w tobie strach? Czy jest w tobie lęk? Czy masz rzeczy, które ukrywasz przed Bogiem i przed innymi ludźmi? Jeśli to jest prawda, to zrób krok wiary. Przyjdź do Jezusa. Wyznaj to. Uwolnij się. Chodź wolny w Jezusie Chrystusie. Chodź wolna w Jezusie Chrystusie. Nie ma powodu, żebyś się lękał, żebyś się lękała. Bóg cię kocha taką, jaka jesteś, takim, jakim jesteś. Za takiego, jak jesteś, zapłacił. Zapłacił najwyższą cenę. I ma dla ciebie życie w wolności, w prawdzie, w zwycięstwie, w chwale. Bóg chce się mną szczycić. Czy kiedyś wam to przyszło do głowy? Bóg chce się mną szczycić. Bóg chce być ze mnie dumny. Tak jak każdy rodzic chce być dumny ze swojego dziecka, tak Bóg chce być dumny z ciebie i ze mnie. Chce się chwalić. Oto mój syn. Oto moja córka. Zobaczcie, jacy niezwykli. Czy mamy podstawy w Biblii, żeby tak sądzić? Mamy mnóstwo. Jeden przykład podał. Job. Kiedy diabeł stanął przed Bogiem, co Bóg mu powiedział? Znasz mojego sługę? Znasz Joba? Czy widziałeś, czy widzisz, co to za człowiek? Co Bóg robił? Chwalił się przed diabłem. No i diabeł oczywiście, jak to diabeł. A tam chwalić się będziesz. Jakby mu się źle działo, to zobaczy, że będzie go przeklinał. Będzie cię przeklinał. Znamy tą historię. Bóg wiedział, kim się chwali. Job był niezwykłym człowiekiem, kochającym Boga. I wiecie, co diabeł musiał zrobić? Musiał zeżreć piach. Został pokonany przez człowieka. Przez człowieka został pokonany. Wielu ludzi boi się diabła, ale czego się boją? Na krzyżu został pokonany. On nie może nic ci zrobić. Piotr apostoł mówi, on chodzi wokół jak lew ryczący. I szuka sposobności. Jak mu otworzysz drzwi, to wejdzie, ale jak mu nie otworzysz drzwi, to niech sobie chodzi, jego sprawa. Pochodzi sobie, znudzi się i pójdzie. Będzie szukał gdzie indziej. Ale nie może ci nic zrobić. Nic ci nie może zrobić. Nic nawet dotknąć cię nie może. A niestety wielu chrześcijan mówi, a diabeł to, a diabeł tamto. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że wierzący człowiek idzie do kościoła i przy drzwiach siedzi diabeł i płacze. I ten go pyta, czemu ty płaczesz, diabeł? Płaczę, bo oni wszyscy w środku na mnie zwalają wszystko. Tak to wygląda. Bardzo nam to wygodne jest. Diabeł to, diabeł tamto. Ale jeżeli żona wyskakuje na męża, to przepraszam, to nie diabeł. Chyba, że żona jest diabłem, no to jest inna sprawa. Jeżeli mąż źle traktuje żonę, to co, diabeł? A jeżeli z co założyłeś, diabeł. Jeżeli ukradłeś, diabeł. Przepraszam, czy Biblia czegoś nie mówi na temat przemiany życia? Bo jednak mówi. Naprawdę i to wiele mówi. Kochani, coś niesamowitego jest w tym, że ludzie poznają Chrystusa dla siebie. Dla siebie. Jak myślicie, dlaczego jesteśmy światłem tego świata i solą tego świata? Jak to się dzieje? Co, żarówkę sobie do nosa wkręcę i będę świecił? Chrystus, który jest we mnie, rozświetla wszystko wokół mnie. Ja świecę Jego blaskiem.
To jest niesamowite. Jak później ukryć, do kogo należy? No nie da się ukryć. Panie, co pan tak świecisz? To nie ja. To mój Zbawiciel. A to ciekawe. No i możesz wtedy wyłożyć Ewangelię. Niech nas Bóg błogosławi. Niech Bóg da nam mądrość do naszego życia. Nie bądźmy niewolnikami, ale bądźmy wolnymi ludźmi. I pozwólmy, żeby Chrystus nas naprawdę poznał. Abyśmy z Nim w jedności i wolności żyli na wieki wieków. Amen.